Tym razem rozciąganie palców w lewej ręce. Jest to dosyć ważna funkcja, czy może zagadnienie, które no jednak każdy z was wie, że jednak to na początku to jest w ogóle tragedia złapać jakąkolwiek odległość palcami. Więc jest to niezwykle istotne i ważne, żeby tą rękę wyćwiczyć na szerokość. Można już na początku nawet zacząć robić tak, że po prostu sobie ćwiczymy, rozszerzając delikatnie po prostu te odległości tutaj między pierwszym, drugim palcem, drugim, trzecim, czwartym. Takie wiadomo, bez włamywania jakichś dziwnych rzeczy takich. Chodzi po prostu o takie delikatne po prostu naciąganie palców i to w żaden sposób nam nie zaszkodzi, jeśli robimy to w granicach rozsądku. Teraz, mając gitarę w ręku, podstawowe takie ćwiczenia, które pokażę i które zapewne znacie, tylko może się specjalnie na to nie zwraca uwagi. To są ćwiczenia z tego pajączka, które już pokazywałem wcześniej, tylko to jest ten wariant palec na przykład pierwszy, trzeci, czyli pierwszy próg, trzeci próg. Po prostu sobie gramy 1, 3. Możemy zrobić tak, ten wariant sobie troszeczkę rozwinąć, grać pierwszym palcem na pierwszym progu, trzecim palcem na czwartym progu. Wiem, że to może być trochę dziwne i uczucie niezbyt komfortowe. Początkujący z was zapewne nie będą mogli nawet zagrać do końca, w ogóle przejść na ten próg następny tym trzecim palcem, żeby wejść w ogóle na ten czwarty próg. Wiem, że to bardzo wkurza, jeśli dźwięk jest taki, ale pamiętajcie, te ćwiczenia działają. I efekt ich widać po jakimś czasie dopiero, więc zróbcie sobie taką dawkę dzienną ćwiczeń, w których sobie mówicie, brzmi to średnio, ale rozciągamy palce. Niech sobie brzmi średnio, możemy nawet na sucho grać, żeby nie denerwować ludzi, którzy z wami mieszkają. W każdym razie stopniowo rozszerza się ten palec. Sami zresztą zobaczycie. Jeśli na początku gramy na pierwszym progu i później naciskamy na drugim progu, bo nam nie sięga, to po jakimś czasie będzie troszeczkę dalej, coraz dalej. Czyli na przykład wracam do tego samego ćwiczenia, żeby jeszcze pokazać. Pierwszy palec na pierwszym progu, trzeci palec na czwartym progu. Czyli po prostu 1-4. Drugi wariant już jest taki bardziej przystosowujący może do grania, mniej może męczący. To jest po prostu pierwszy palec na pierwszym progu, czwarty na czwartym progu. Teraz z kolei, idąc za tym tokiem myślenia wcześniejszym, możemy zagrać pierwszy palec na pierwszym progu, czwarty palec na piątym. Czyli to już jest takie rozciągnięcie dosyć znaczne. Zapewne łatwiejsze niż pierwszy, trzeci, to co wcześniej pokazywałem. 1-4 i bardziej właściwe z punktu widzenia grania, bo na przykład skala, załóżmy C-dur, wygląda tak. 1-3-5, 1-3-5, 2-3. No i teraz jak to mamy zagrać, mając 4 palce, a odległość 5 progów? No, jedyne wyjście to po prostu gramy tak. Pierwszy palec na pierwszym, drugi palec na trzecim, czwarty palec na piątym. 1-3-5. Niektórzy starają się grać 1-3
I tutaj już czwartym palcem nie dochodzą, no bo to dłoń jest tak skonstruowana, że ten palec jest jednak za krótki, żeby to dosięgnąć. No i nie próbujcie w ten sposób robić, że a no, że no, będzie mi troszeczkę wygodniej. Może w pewnych pozycjach jest tutaj jakoś to, może jakoś łatwiej zagrać. Chociaż to, pamiętajcie, to trzeba od razu wykluczyć, to jest fuj, a fuj i nie gramy w ten sposób, bo na dłuższą metę będzie nam ciężko grać. A w każdym razie mamy tą wersję teraz po prostu 1-5. Następna wersja, no to pierwszym palcem na pierwszym, czwartym na szóstym progu. Czyli mamy pustych progów pomiędzy raz, dwa, trzy, cztery. To widzicie, to już jest skrajne ustawienie, które już jest bardziej takie męczące dla dłoni. Rzadko kiedy powiedzmy stosowane, ponieważ ten dźwięk, na przykład tutaj mamy dźwięk F, tu jest dźwięk Ais, to jest ten sam dźwięk co tu. Czyli prędzej zagramy 1-1 zamiast. Ale przynajmniej dla zobaczenia swoich własnych postępów możecie sobie stopniowo sprawdzać, czy dosięgamy tego szóstego progu. Druga rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć w tych ćwiczeniach, drugą wersję, można powiedzieć, tych ćwiczeń, od której powinienem był zacząć, to jest taka wersja, że sobie robimy te wszystkie ćwiczenia tutaj. Na przykład dokąd dochodzimy, jeśli masz klasyczną gitarę, gdzie tutaj się zaczyna już pudło na 12 progu, to możesz to robić po prostu od 12, czyli na przykład kładziemy palec na 9 progu, pierwszy palec, i na 12 najmniejszy. Wtedy mamy tą odległość znacznie mniejszą, prawda? Tu mamy odległość, nie mam centymetra, ale tutaj mamy jakieś pewnie 8 cm, a tu jest jakieś 5 powiedzmy pomiędzy palcami. Więc tu jest zdecydowanie łatwiej i możemy iść w sposób taki, że po prostu przesuwamy się w lewo. Czyli tu mamy wąsko, mało, ciasno. Tutaj mamy troszeczkę szerzej. Jeszcze szerzej. Przechodzimy od łatwego motywu, od wąskiego, ciasnego, do coraz szerszego, wręcz można powiedzieć automatycznie, nawet nie zauważając właściwie postępów, znaczy postępy zauważając, ale nie odczuwając jakichś trudności, po prostu wiadomo, przechodzimy, ćwiczymy jeden, drugi, trzeci próg po kolei w lewo. I tutaj to ćwiczenie, tak samo te pozostałe ćwiczenia robimy też idąc z tym tokiem myślenia, prawda? Czyli na przykład mamy jeden pierwszy palec na przykład na 8 progu i na 12 progu palec czwarty. I no, tak samo, nie będę nawet tego powtarzać. Przesuwamy się stopniowo w lewą stronę. Wiadomo, kombinacji tych palców może być więcej. Możemy na przykład grać, zapętlać jakieś tam fragmenty. Ja tu kaleczę jak porąbany, ale wiecie o co chodzi. Wiadomo, tutaj te ćwiczenia możemy tak samo grać na przesterze z tłumieniem tej ręki, tłumieniem prawej ręki. Nie będę tego pokazywać, ponieważ to na razie i tak musimy zrobić to, żeby wychodziło nam poprawnie, a później będziemy się bawić z przesterem. Niemniej jednak, żeby sobie urozmaicić te nudne, można powiedzieć, ćwiczenia, w pewien sposób nudne, możemy włączyć sobie przester. Tu jeszcze chciałem wam powiedzieć o jednym ćwiczeniu, które można było zrobić. Czyli to, co właściwie wcześniej pokazałem na podstawie skali. Na przykład pierwszy, trzeci, piąty. Czyli po prostu sobie gramy. Czyli na przykład tutaj.
że tutaj widzicie, pole do popisu jest dla Was, jeśli chodzi o różne kombinacje zagrywki, a jednak trzymajmy się zasady rozciągania tych palców w tą lub w tą stronę, zależy jak wam wygodnie i jak chcecie. W sumie tutaj w drugą stronę też jest dosyć istotne, żeby palce z kolei się skurczają odległości, więc to może się wydawać, skoro tu gramy od samego początku, nagle przychodzi nam tu zagrać, to nie wiadomo co się dzieje, bo to jest tak ciasno, że nie wiemy gdzie te palce wsadzić, a jeszcze mamy gdzieś tutaj pozycję, no to tutaj tak samo. Żebyście się później nie zdziwili, że nagle jest za ciasno. Dlatego ćwiczmy i tu, i tak, i siak. No to na razie tyle. Papatkinho.